Pieszczek żółty, Rępała niebieski, biały Trzeszewski i czerwony Frick. Jedziemy w czwartym wyścigu, taśma poszła w górę, ależ wystrzelił tutaj pięknie Krystian Pieszczek. Trzeszewski także, Rybniczanie na dwóch pierwszych miejscach, Frick ostatni, ale Frick teraz będzie pewnie rozwijał swoją prędkość. Czy już łyknie juniora Rybniczan? Chyba to się stanie, bo poszerza tor jazdy Australijczyk, ale jest Trzeszewski odważny i utrzymuje trzecią pozycję. Drugie nie utrzymał, ale trzeci jest. Będzie konfrontacja o pierwszą pozycję, ale o trzecią także, bo Rępała nie odpuszcza. Dzieje się zatem bardzo dużo w tym czwartym wyścigu. O pierwsze i o trzecie miejsce. Dwie pary po dwóch okrążeniach. Pieszczek na pierwszym miejscu, ale Frick atakować będzie pewnie do samego końca. Pieszczek na prowadzeniu, ale Frick siedzi na kole Krystianowi Pieszczkowi. Za chwilę rozpoczną ostatnie okrążenie. Zamarkował atak po zewnętrznej. Teraz wchodzi pod lewy łokieć Krystianowi Pieszczkowi. Czy zrobi to w tym momencie? Jednak Pieszczek się znakomicie broni. Odczytał ten atak Australijczyka. Fantastycznie. Co się wydarzy za chwilę? Również konfrontacja o trzecie miejsce piorunująca. Pieszczek czy Frick? Frick po szeroki. Frick jest bardzo szybki. Frick zafrickował. Frick wygrał. A Trzeszniewski utrzymał trzecie miejsce. Ależ wyścig przepiękny. No do obiadu, do niedzielnego rozsądku. To jak palce lizać. Wspaniała, wspaniała konfrontacja.